Siema, słuchajcie, byłem przed chwilą w sklepie i kupiłem Pentagram Cube'a tak zwanego. Się okazało, że jest. Kostka, na którą się czekam od jakiegoś czasu, naprawdę ciekawa. Od Yehui Cube. Nie wiem, czy to jest jakaś podróba moju, czy coś takiego. Wyszalane 34 zeta. Znalazłem też taką na Allegro, która kosztuje 41 i chciałem ją kupić, ale zobaczyłem, że jest u mnie w sklepie lokalnie, więc otwieramy. Sorry, że może być dzisiaj tak dziwnie, ale zapomniałem statywu. Tak, zapomniałem statywu z domu, więc jestem zajebisty. Znaczy nie jestem. A po drugie, przez to, że zapomniałem statywu, nie wiem jak oprzeć telefonu, dlatego jest on oparty o pudełko. Dobra, czy to coś jest takiego? Jakieś ważne rzeczy? Nie, są jakieś takie wkładki. A tu jest ta najważniejsza kwestia, czyli sam Pentagram Cube. Cholera jasna. O, wyszło. Czy jest jakaś instrukcja do tego, ale wydaje mi się, że nie ma nic takiego. Nie, dobra, ale mamy samą kostkę. Wygląda świetnie. To jest SS kolorowa, która ma te czarne naklejki. Dobra, widzę, że te kółka się w środku przesuwają. Ale czy ściany się tak całkiem posuwają, to nie wiem. Powinny się przesuwać w sumie. Czekajcie. Da się to tak, czy jakoś to się obraca? Czekajcie, bo te kółka się obracają na pewno. Ale czy ściana da się... O, da się, dobra. Czyli kostka rusza się tak. A, czyli tu musi być równo, dobra. Czyli kostka rusza się w taki sposób. Jeżeli tu jest równe, no to pójdzie do... O kurwa. A, już się psułem coś, dobra. Nieważne. Teraz to naprawię. Nawet jakiś pechowy unboxing. Dobra. Ale już mniej więcej chyba to ogarniam. Albo mi się wydaje, że to ogarniam. Ale po prostu chciałem, żeby tak było. Bo... A, dobra. No, czyli te kółka się obracają, a kostka ogólnie obraca się na tej płaszczyźnie, tylko to wszystko musi być dobrze ustawione. Ale, o, ciekawe. Tylko coś tutaj to wypada. Nie wiem dlaczego, ale to nie. Nie dziwię się, jeżeli to będzie się okaże jakiś taki chłam, ale co sam wygląd, kostka naprawdę fajna. I naprawdę ciekawa. Może by się okazać. Jezus Maria. Co to jest? Dobra. Wiecie co, nawet nie wiem jak to mam pieszać teraz. Ale tak jeszcze pokażę. Kolory nawet ładne. Niebieski taki przyjemny. Pomarańczowy jasny, tak samo zielony, czerwony i żółty też taki jaśniowy. A nie, tak w sumie rusza się dobrze nawet na taką kostkę. No, tylko coś wypadało z tej żółtej ściany, ale zobaczymy jak to będzie. No, ciekawie, ciekawie. Na pewno warto ją kupić do kolekcji. Takie ciekawe coś. I to w sumie tyle. Nie wiem co jeszcze mogę o tym powiedzieć. Ja polecam. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.